Dzień dobry Państwu. No dzisiaj się nie musimy, nie ma co spodziewać tutaj zbyt dużego tłumu, prawda, ze zrozumiałych względów. No ale zrobiliśmy tak, żeby były dwa spotkania w styczniu, bo inaczej byście o nas zapomnieli, prawda? A więcej nie może być jak dwa, teraz między Nowym Rokiem a feriami. Otóż proszę Państwa, dzisiaj o demokracji, o typach demokracji, mechanizmach demokracji. Ci z Państwa, którzy byli na spotkaniu z panem doktorem Gajkiem, to trochę tych treści dotykali. To było jakoś chyba w końcu listopada, prawda? Czy na początku grudnia, takie dodatkowe spotkanie. Ale na pewno na innych materiałach, w inny sposób, więc nie będą się nudzić. Bo temat się nazywa Zagrożenia i bolączki współczesnej demokracji. Systemy niedemokratyczne. Prawda? Czyli jakie kraje współcześnie nie spełniają tych kryteriów demokratycznych, jakie możemy typologizować te państwa na świecie. No i tutaj właśnie proponuję takie dwa tematy esejów. Ten pierwszy, jak Państwo widzicie, polska demokracja skonsolidowana czy elektoralna. No, najpierw trzeba wiedzieć, co rozumiemy pod tymi pojęciami. To się w trakcie okaże, tak? Skonsolidowana, elektoralna. Trzeba by tutaj w tym temacie no, zdecydować się właściwie, jakiego typu ta demokracja w Polsce już jest. Dodam tutaj, że ta skonsolidowana to z reguły dalszy, bardziej zaawansowany etap rozwoju niż elektoralna, ale obie spełniają podstawowe kryteria ustroju demokratycznego. A więc pytanie jest takie, czy już jest skonsolidowana, czy jeszcze elektoralna właściwie, tak? Taki jest sens tego pytania. Po dwa przykłady wydarzeń w okresie po 1989 roku, które wskazują na trafność pierwszej i drugiej odpowiedzi, prawda? Czyli pokazać, że można i tak ją kwalifikować, albo tak ją kwalifikować, na dwóch przykładach w każdym przypadku, no i określić, w jakim kierunku ona się rozwija, prawda? Czy się konsoliduje, innymi słowy, tak? Czy się konsoliduje, nabywa cech tej skonsolidowanej. A jakie to cechy? Zaraz to się w trakcie arkusza, analizy tego arkusza okaże. Drugi dotyczy funkcjonowania mediów we współczesnej polityce, w szczególności w demokracjach, prawda? Ale nie tylko, bo trzeba scharakteryzować rolę, jaką one odgrywają media w reżimach politycznych różnych typów. A jak Państwo wiecie, mamy trzy: totalitarny, autorytarny i demokratyczny, prawda? To są typy reżimu. A więc o każdym z nich trzeba tutaj napisać, jaką rolę media odgrywają. Ale następnie skupić się na demokracji i dać po dwa przykłady umacniania i lub osłabiania demokracji, prawda? Wskutek działania mediów. Czyli jak media oddziaływują na demokrację? Kiedy ją wzmacniają, jakieś przykłady, kiedy ją osłabiają, prawda? Także jakieś przykłady z Polski czy nie z Polski, prawda? To jest tutaj temat otwarty, taki medioznawczy, prawda? Można powiedzieć temat. On nie dotyczy naszego kraju, on dotyczy mechanizmów media, a polityka, państwo, sfera publiczna w ogóle, ze szczególnym naciskiem na demokrację w skali powszechnej. Ten pierwszy temat jest specyficznie polski, jak widzimy. Dobrze, idźmy na początek i pierwszy punkt, prawda, naszego spotkania, pierwsza część, demokracja antyczna i demokracja współczesna, no trzeba tutaj pewne porównania zrobić. Pierwszy tekst, jak Państwo widzicie, z Tukidydesa, jednego z klasyków historiografii greckiej, starożytnej, prawda, dotyczy roli Peryklesa w Atenach, w demokratycznych Atenach. Powiada nam tutaj Tukidydes, prawda, że pozycja Peryklesa była szczególna w ateńskiej demokracji. Zwróćmy uwagę szczególnie na ostatnie zdania. Choć więc imienia była demokracja, w rzeczywistości były to rządy pierwszego obywatela. Tak bardzo panował on nad ludem, prawda, tak wszystkimi sprawami potrafił kierować, że wszyscy postępowali za nim. Wśród późniejszych przywódców, już po śmierci Peryklesa, nie było ludzi wybitnych, lecz każdy starał się być pierwszy. Dlatego też zaczęli schlebać ludowi, a niekiedy nawet poświęcali dla tego celu interesy państwa. Innymi słowy, prawda, mamy tutaj czynienia z taką zawoalowaną krytyką, prawda, demokracji ateńskiej po śmierci Peryklesa. Zabrakło człowieka naprawdę wybitnego, myślącego w kategoriach państwa. Wielu myślało, że jest tak wielkimi jak Perykles, no i wyrywali sobie władzę i popularność między sobą, prawda. Demokracja nie funkcjonowała dobrze. Jeśli pytam, o jakie zjawisko, o kurczę, Arystoteles, oczywiście Tukidydes, przepraszam. Jakiś bezwiedny błąd tu wymienimy oczywiście. O jakim zjawisku Tukidydes tutaj pisze w ostatnim zdaniu tekstu? Jak je nazwać? Jaką Grecy mieli nazwę na to zjawisko polityczne właśnie takiego schlebiania ludowi?
Demagogia, prawda? Chodzi o demagogów ateńskich. Mhm. Natomiast to drugie pytanie rzeczywiście już dotyczy Arystotelesa, a nie Tukidydesa. Bo jak Państwo wiecie, Arystoteles pozostawił pewną typologię ustrojów. Wśród nich było sześć takich podstawowych form ustroju, tak, u Arystotelesa w jego polityce, w traktacie Polityka. I pytanie jest o to, która z tych form była optymalna, tak, najlepsza zdaniem Arystotelesa. Bo nie demokracja właśnie. Czy Państwo zetknęli się z tą typologią Arystotelesa? Trzy formy ustroju poprawnego i trzy formy ustroju zdeformowanego, w sumie sześć. Wśród tych poprawnych forma idealna, optymalna. To warto sobie uzmysłowić. W niektórych podręcznikach to jest. Proszę Państwa, szkolnych także, tak? Mamy trzy formy takie podstawowe, tak? Poprawne formy ustroju. A mianowicie monarchię, arystokrację i politeę. I ta politea, tak, jest właśnie formą optymalną. Oraz trzy formy zdeformowane. Monarchii, w stosunku do monarchii formą zdeformowaną jest tyrania. W stosunku do arystokracji formą zdeformowaną jest oligarchia, a w stosunku do politei formą zdeformowaną jest właśnie demokracja. Demokracja nie jest więc wcale ideałem, jest formą zdeformowaną. To są rządy większości, ale takie rządy, w których właśnie łatwo dochodzi do demagogii. Czyli właśnie ten stan, który tu opisuje Tukidydes, prawda, że demokracja ma pewnie słuszne zasady, słuszne podstawy, tak, ale łatwo dochodzi do demagogii. I rzadko jest tak, jak było za Peryklesa, że jeden człowiek rzeczywiście potrafi myśleć w kategoriach całości i służby państwu. W związku z tym demokracja wyraża się w system chaotyczny. Idealnym ustrojem jest politea, a politea nie jest czystą demokracją. Jest takim ustrojem, który łączy elementy i demokracji, i arystokracji, i nawet monarchii. Jest ustrojem mieszanym, w którym właśnie istnieją pewne zabezpieczenia, które chronią przed wyradzaniem się go w taki zdestabilizowany, rządzony przez demagogów układ demokratyczny. Także tego Arystotelesa radzę Państwu zrzucić sobie gdziekolwiek, w jakieś źródło, choćby internetowe, typologia ustrojów, czym jest politea, to warto wiedzieć. A Tukidydes nam pozostawił, tutaj powinien być, jeszcze raz wspominam, Tukidydes, poprawię to, zostawił nam taki właśnie opis demokracji ateńskiej. No i tu właśnie dalej już z Arystotelesa. Rola demagogów w Atenach po śmierci Peryklesa, prawda? Rozwinięcie tego, co Tukidydes tam już wprowadził, ten wątek, prawda? I proszę zobaczyć. Inny to znów rodzaj demokracji, gdy co do reszty obowiązują te same zasady, ale panem jest lud, a nie prawo. To jest właśnie ta demokracja, czyli forma zdeformowana w istocie rzeczy, prawda? Panem jest lud, a nie prawo. A więc innymi słowy, rolę rozstrzygającą grają każdorazowe uchwały, a nie prawo. Demokracja ateńska, prawda, w tym późniejszym okresie po Peryklesie, bardzo często właśnie demagodzy, dzisiaj byśmy powiedzieli populiści, prawda, osiągali wpływ na tłum i przyjmowali jakieś uchwały, jakieś decyzje, które przeczyły dotychczasowym uchwałom, które stosowały zasadę działania prawa wstecz, a więc były jakieś regulacje wcześniejsze, coś było na przykład pozytywne, teraz nagle, bo zmieniły się nastroje ludu, okazywało się czymś nagannym, karalnym, prawda? Pewnym ludziom wymierzano karę za coś, czego oni nie wiedzieli, popełniając ten czyn, że będzie karalne, prawda? I tak dalej. To wszystko działo się pod wpływem właśnie tej atmosfery wyrywania sobie wzajemnie popularności i władzy w warunkach demokratycznych przez demagogów, a więc rządził lud, a nie prawo. To jest istota demokracji ateńskiej, tak jak ją krytycznie widział Arystoteles, bo uważał, że wcale nie jest ustrojem idealnym. Tutaj proszę Państwa, żeby podali jeden przykład współczesnego polityka, którego kariera wyrosła na roznieceniu podejrzeń odnośnie do korupcji urzędników państwowych. W dzisiejszych czasach klasyczny przykład takiej demagogii, prawda? Rozsiewanie podejrzeń, że ktoś jest mocno skorumpowany i robienie na tym kariery. W Polsce lub poza nią mają Państwo jakiś przykład? Andrzej Lepper w Polsce niewątpliwie był takim politykiem. Hasło Balcerowicz musi odejść było w istocie rzeczy sugerowaniem, prawda, że cała klasa polityczna po pierwsze myśli tylko w kategoriach własnego interesu, po drugie, że jest skorumpowana. Zresztą to były nawet bardzo konkretne oskarżenia z trybuny sejmowej. Już tego Państwo pewnie nie pamiętacie, pod konkretnymi nazwiskami nawet adresowane
o korupcję polityczną ze strony nieżyjącego już, jak Państwo wiecie, Andrzeja Lepera. Mhm. No wiele jest takich przykładów. Z bliskiego sąsiedztwa Polski można wymienić choćby Aleksandra Łukaszenkę. Łukaszenka nie zdobył władzy w zamachu stanu. W demokratycznych wyborach zdobył władzę po raz pierwszy, w 1994 roku. Właśnie wyrastając na tym, że jako wcześniej parlamentarzysta, tak, oskarżał prezydenta, całą elitę polityczną poprzednią o korupcję i dzięki temu zdobył olbrzymią popularność. Ale teraz już przechodzimy do Rousseau, do klasyka demokracji, właściwie takiego prekursora zapowiadającego demokrację w czasach nowożytnych. I proszę Państwa, zasłyszmy tutaj. O, teraz czegoś zabrakło, nie wszystko się wyświetliło. Dobrze, teraz jest wszystko. A więc umowa społeczna, 1763 rok, prawda? Konstrukcja ustroju Rousseau nawiązuje do starożytnych, do antycznej koncepcji demokracji. No i jest tutaj pewne rozumienie wolności jednostki. Jest też w tym tekście pojęcie woli powszechnej. Wola powszechna to to, co zwyciężyło na zgromadzeniu. To, za czym opowiedziała się większość, prawda? To jest wola powszechna. I tutaj pytanie o tą właśnie wolność jednostki jest jakby rozstrzygnięte przez Rousseau w ostatnim akapicie, gdzie on powiada tak. Gdy proponuje się ustawę na zgromadzeniu ludowym, obecni są pytani nie o to właściwie, czy pochwalają lub odrzucają wniosek, ale tylko czy jest on zgodny, czy niezgodny z wolą powszechną, która jest ich wolą. Każdy oddając głos wyraża swoje zdanie w tej sprawie i z obrachunku głosów wynika deklaracja woli powszechnej. Gdy więc przeważy zdanie przeciwne mojemu, dowodzi to jedynie, że się omyliłem i że to, co brałem za wolę powszechną, nią nie było. Gdyby przeważyła moja prywatna opinia, zrobiłbym coś innego niż chciałem. Wtedy właśnie nie byłbym wolny. Otóż, proszę Państwa, warto się wczytać w ten fragment, oczywiście także w całości, jak Państwo będziecie mieli więcej czasu, ale no, sens tego fragmentu u Rousseau jest taki, że właściwie na dobrą sprawę to, jeśli ktoś głosuje przeciw większości, to się myli. I jeśli ktoś... No tu jest taka pewnego rodzaju, można powiedzieć, byśmy nawet może powiedzieli, kazuistyka intelektualna, prawda, w tym ostatnim akapicie, bo proszę zobaczyć, jeszcze raz, gdy więc przeważy zdanie przeciwne mojemu, dowodzi to jedynie, że się omyliłem i że to, co brałem za wolę powszechną, nią nie było. Czyli istnieje jak coś takiego jak wola powszechna, coś obiektywnego, coś obiektywnie słusznego, co zawsze wyraża większość. Jeżeli jestem w mniejszości, zawsze jestem przegrany. Gdyby przeważyła moja prywatna opinia, zrobiłbym coś innego niż chciałem, wtedy właśnie nie byłbym wolny. Czyli ci, którzy są przegłosowani, mają mieć poczucie porażki, błędu, nieumiejętności odkrycia, co było wolą ogółu. To jest koncepcja, która nie chroni praw mniejszości, nie chroni praw jednostkowych, ustawia jednostkę wobec większości na takiej, można powiedzieć, podporządkowanej pozycji. Tak? W odróżnieniu od demokracji współczesnej, która jest demokracją liberalną, ta demokracja Rousseau, nawiązując do ateńskich, starożytnych formuł, była demokracją większości. Większość miała prawo przeprowadzić wszystko. Ten lud na zgromadzeniu mógł dotychczasowe swoje ustalenia, tak, dowolnie zmieniać, tak, dowolnie przetwarzać. Nie było stałych reguł, stałych praw. Tak samo tutaj. Wola powszechna, czyli większość zawsze ma zwyciężyć, mniejszość się musi zawsze podporządkować. Nie gwarantuje się indywidualnych praw i ochrony tych praw jednostkom. Rousseau, prekursor demokracji nowożytnej, powraca do demokracji antycznej i każe bezwzględnie podporządkowywać się, tak, jednostkom, mniejszościom, większości, a tej większości nie każe zwracać uwagi na prawa mniejszości, na ich ochronę. Takiej potrzeby tutaj nie ma, tego się tutaj nie, w tym tekście nie wprowadza. A teraz, proszę Państwa, liberał, bo Rousseau bynajmniej nie był liberałem, był demokratą, ale demokratą na sposób starożytny, czyli wyobrażał sobie rządy większości, rządy ludu jako słuszne rozwiązanie ustrojowe.
Mamy Benjamina Constanta. To jeden z wczesnych liberałów z początku XIX wieku, który wprost mówi o starożytnej i liberalnej, czyli nowożytnej koncepcji wolności. On nie mówi o demokracji, proszę zauważyć. On mówi o koncepcji wolności. Wcześniej liberałowie, takich, których znamy, jak Locke, Montesquieu, Voltaire, potem nieco później Constant i inni, w ogóle nie byli demokratami. Byli liberałami, czyli stali na gruncie wolności jednostki, gwarancji praw jednostki. Demokrację uważali, tak jak Arystoteles, za taki ustrój, który bardzo łatwo ten lud zmanipuluje. Tak? I demagogowie, manipulując ludem, spowodują jego wyrodzenie się w rządy tłumu, rządy gawiedzi, rządy większości przeciw mniejszości. Uważali, że demokracja wcale nie jest rozwiązaniem idealnym, tak jak ją Ateńczycy, tak jak ją starożytni rozumieli, że trzeba zacząć budować ustrój od gwarancji praw jednostkowych. I ta nowożytna koncepcja, liberalna koncepcja wolności, to jest na początku, jest to pewność niepodlegania niczemu innemu, jak tylko prawom. Właśnie prawom. Nie woli ludu. Prawom. Niemożność bycia ani zatrzymanym, ani uwięzionym, ani uśmierconym, czy maltretowanym w jakikolwiek sposób na skutek arbitralnej woli jednego lub wielu osobników. Ateńczycy skazywali na śmierć. Bez żadnego problemu. Tych, których uważali za winnych. Prawda? Tu mamy koncepcję, która się opiera na stałych prawach. Te prawa chronią wolność jednostki. Są nienaruszalne. A więc są prawa, są gwarancje, prawda, niemożności bycia zatrzymanym, uwięzionym. Są następnie prawa dysponowania swoją własnością, wolności słowa, wyboru stylu życia. Jak się to wszystko wczytamy, prawda, znajdujemy tutaj współczesną koncepcję wolności. Ona leży u podstaw współczesnych ustrojów demokratyczno-liberalnych, ale i demokratycznych i liberalnych jednocześnie. To nie jest to samo, demokracja i liberalizm. To właściwie coś mocno różnego. Demokrację wymyślili Ateńczycy, Perykles ją doskonale praktykował. Potem po jego śmierci demagogowie już gorzej. Rousseau do niej wrócił, on przywrócił nowożytności, tę demokrację starożytną. Ale liberałowie wychodzą z innego punktu widzenia. Ci wcześniej, jak powiedziałem, demokrację mieli zupełnie na dystans. Ci późniejsi zaczęli rozumieć, że demokracja jako powszechne prawo wyborcze w tym sensie, prawda? Że wszyscy mają prawo głosować, jest potrzebna. Ale dopiero ci późniejsi, jeszcze nie na początku XIX wieku. Oni wyszli od wolności jednostki i ją przede wszystkim postanowili zagwarantować. A więc jak jednostki, to i mniejszości, prawda, w konsekwencji. Czyli stworzyli pewien zapis praw, które muszą być chronione i których większość nie może znieść. Choćby nie wiem co. Prawda? U starożytnych tak nie rozumowano. Większość mogła wszystko zrobić z każdym. Tak więc porównując ten tekst z tekstem Rousseau i z tym, że tamta jednostka zawsze musi ulec, zawsze się musi podporządkować, tak, woli większości, widzimy, że starożytna koncepcja wolności jest czymś innym niż nowożytna koncepcja wolności, ta liberalna. Tu on opisuje tą starożytną. Na czym ona polegała? Polegała na kolektywnym, bezpośrednim sprawowaniu wielu części całej władzy, na publicznym obradowaniu w sprawach wojny i pokoju, na zawieraniu przymierzy, uchwalaniu praw, ferowaniu wyroków i tak dalej. Jednocześnie jednak, nazywając to wolnością, starożytni uznawali jako rzecz całkowicie do pogodzenia z ową wolnością kolektywną zupełne podporządkowanie jednostki władzy ogółu. Bez żadnych praw, bez żadnych gwarancji, co jest nienaruszalne, co jednostce przysługuje, bez względu na wolę ogółu. Tego oni nie znali, to dopiero wprowadza myśl liberalna. Tak więc to połączenie liberalizmu z demokracją w czasach najnowszych musimy zrozumieć, prawda, żeby widzieć, że są dwa źródła współczesnych ustrojów demokratycznych. I ostatnia sprawa, bo w tej pierwszej części, tej takiej historycznym wprowadzeniu w kwestie współczesnych demokracji, ostatnia sprawa, padło już tutaj parę słów o znaczeniu prawa w demokracjach, prawda? Widzieliśmy tam u Arystotelesa tą krytykę, że rządził lud, a nie prawa. Tak? Nie było zasad. Wola ludu była ostatnią instancją. We współczesnych demokracjach oczywiście prawo jest ostatnią instancją. Prawo jest stanowione w procedurach demokratycznych, tak? Ale jego reguły są trwałe, stabilne, pewne, obowiązują, chronią prawa jednostek i tak dalej. Dlatego wprowadziłem tutaj Państwu
fragment o sądownictwie konstytucyjnym. Bo w istocie najwyższym strażnikiem prawa we współczesnych demokracjach jest właśnie istnienie osobnego sądownictwa konstytucyjnego, czy to jako jednego trybunału, czy to inaczej, jak w krajach anglosaskich, że jednego trybunału nie ma. Każdy sąd może orzekać o zgodności z konstytucją i innych aktów prawa. W krajach europejskich, kontynentalnych tylko Trybunał Konstytucyjny to robi. To jest wszystko jedno. Tu fragment ze strony, współczesnej strony polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który opisuje, jak tą instytucję w ogóle powołano. Powołano ją u schyłku PRL-u. Prawda, w 1982 roku pojawiła się ustawa, w której w ogóle wprowadzano ten Trybunał. W 1985 dopiero przyjęto konkretny kształt i zaczęto budować tą instytucję. Ale od początku w połowie środowiska przeciwstawiały się idei tworzenia sądu konstytucyjnego, nie bez racji, postrzegając go jako instytucję niezależną i trudną do politycznego podporządkowania. Czyli troszkę to tak było w tych czasach generała Jaruzelskiego, jeśli Państwo pamiętacie tę postać, on jeszcze cały czas funkcjonuje wśród nas, że z jednej strony chcieli mieć Trybunał Konstytucyjny, prawda, żeby ten ustrój spełniał kryteria nowoczesnej demokracji, miał takiego najwyższego strażnika prawa, a z drugiej strony, jak tutaj sugerują na dzisiejszej stronie Trybunału, nie chcieli tak naprawdę przyznać rzeczywistej roli temu Trybunałowi jako instytucji, która może uchylać prawa, tak, uznając je za niezgodne z najwyższym prawem, jakim jest konstytucja, z prawem nienaruszalnym. Tak więc dopiero po 1989 roku, rzecz jasna, po tym jak PRL się skończył, w tych warunkach już rzeczywiście, kiedy można było kształtować demokrację liberalną w pełnym tego słowa znaczeniu w Polsce, dopiero wtedy ten Trybunał Konstytucyjny mógł nabrać swojej roli ostatniej instancji prawnej. To bardzo istotna instytucja we współczesnych demokracjach liberalnych, Trybunał Konstytucyjny. Teraz troszkę o tym, kiedy demokracja się załamywała czy załamuje. To jest wprawdzie powiedziane w XX wieku kryzysy demokracji, ale także i dziś nadal te źródła kryzysów demokracji istnieją oczywiście. Najpierw taki tekst słynnego historyka polskiego mieszkającego we Francji od lat Krzysztofa Pomiana, prawda, w którym on powiada, że są, proszę Państwa, dwa takie zagrożenia dla demokracji, dwa rodzaje poglądów. Z jednej strony poglądy etatystyczne, z drugiej strony demagogia właśnie. Poglądy tacystyczne proponują ograniczenie bądź wręcz zniesienie demokracji w imię dążenia do potęgi przedstawianego jako wyraz najwyższego interesu narodowego. Prawda? Czyli czym jest etatyzm? No jest doktryną opowiadającą się za wzmocnieniem państwa. Tak? A więc poglądy tacystyczne są o tyle niebezpieczne dla demokracji, że wynika z nich, że demokracja może być niepotrzebna. Najważniejsze jest państwo, jego siła, jego kompetencje, jego przetrwanie. A demokracja jawi się wtedy jako pewien rodzaj luksusu, prawda, który jest niepotrzebny, który można przynajmniej okresowo zawiesić albo z niego zrezygnować w imię utrzymania jedności i siły państwowej. To jeden rodzaj zagrożenia. Prawda? Drugi, demagodzy. Tak? Ci jednak argumentują w przeciwnym kierunku niż etatyści. Mianowicie oni argumentują tak, że domagają się rozszerzenia demokracji kosztem państwa, które ich zdaniem skazane jest na zniknięcie. Prawda? I dalej pisze Pomian, że bywa tak, że zwyciężają jakieś etatyzmy w wyniku zamachu stanu, ustanawiają ustroje mniej lub bardziej autorytarne. No i tutaj mamy jeszcze przykłady, prawda? W Europie w okresie międzywojennym, w Ameryce Łacińskiej. Dziś pojada w Chile Pinocheta. No tekst był pisany w latach 80., więc Pinochet rządził w Chile. Prawda? Natomiast, czyli te etatyzmy zwyciężają w wyniku zamachów stanu z reguły, jak u nas zamach majowy, jak zamach Pinocheta w Chile w 1973 roku i wielu innych miejscach. Demagogia natomiast opierają się na rewoltach ludowych, czyli na rewolucjach szerzej biorąc. A więc w gruncie rzeczy, jak się dalej dowiadujemy, prawda, Lenin, tak, Mussolini, Hitler, to były rewolucje, to były rewolty. Tylko że czym one się kończyły? One się kończyły wzmocnieniem państw. Czyli bywa tak, powiada Pomian, że są politycy, demagogowie, którzy głoszą potrzebę rozszerzenia demokracji i potrzebę ograniczenia państwa. Ale kiedy wygrywają, wręcz przeciwnie, prawda, stają się
hiperetatystami wręcz, prawda? Wzmacniają to państwo, ograniczają czy zupełnie likwidują tę demokrację, jaka dotychczas była. To bardzo częsty mechanizm. Właśnie grania demagogów przeciw państwu w imię demokracji, a potem odwrotnie, kiedy już przejmują władzę, likwidowania tej demokracji wzmacniania państwa, aż czasem do stopnia takiego, że mamy totalitarne rozwiązania, jak w tych przypadkach tu na dole wymienionych, albo autorytarne, ale w każdym razie likwidujące demokrację wbrew obietnicom. To pewien paradoks historyczny, ale bardzo częsty. No tutaj zadaję to pytanie, które sobie już zdążyłem odpowiedzieć, prawda, w międzyczasie, bo tego wyboru, jakiego dokonywali Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, prawda, to był właśnie wybór, który ostatecznie polegał na porzuceniu tej demokratycznej demagogii, tak, na rzecz etatystycznych poglądów i w gruncie rzeczy przejęcie władzy przez nich, choć rewolucyjne, oddolne, prawda, kończyło się wprowadzeniem ustroju rządów osobistych czy wąskiej grupy, w każdym razie rządów niedemokratycznych. Przykład autorytaryzmu ze stosunkowo niedawnej historii. Grecja jest teraz modna. Grecja jest chorym człowiekiem Europy, jak państwo wiecie. No, nie pierwszy raz. Wtedy też była chora. To są lata 67-74, nawet nie tak dawno, kiedy w Grecji panował reżim czarnych pułkowników. Zamach stanu pułkowników był klasycznym pronunciamento. Autor używa hiszpańskiego zwrotu. Państwo wiecie, historia Ameryki Łacińskiej pełna jest takich pronunciamento, czyli właśnie zamachów stanu robionych przez wojskowych. Etatystów właśnie. Przy czym to są etatyści, którzy głoszą etatyzm i zachowują się potem jak etatyści. Prawda? Nie są demagogami, tak? Którzy potem po przejęciu władzy stają się etatystami. Nie, oni są konsekwentni. Oni uważają, że trzeba ratować państwo, bo doszło do rozprzężenia go w warunkach demokratycznych. Tak było wtedy w Grecji. No oni się okazali, jak tutaj sobie możemy poczytać, konserwatystami czy tradycjonalistami, cenzurowali prasę, zdelegalizowali strajki, zakazali nowoczesnej muzyki wraz z minispódniczkami, prawda? Wtedy rewolucja obyczajowa, jak państwo wiecie, prawda? 60-70 lata. Zabronili języka rosyjskiego i bułgarskiego, bo to były kraje komunistyczne, prawda? I stamtąd literatura komunistyczna napływała. Ale także, proszę zobaczyć, klasyki greckiej. Bali się bowiem tego, że ci klasycy, prawda, i tragedii, komedii greckiej, jeśli będą nadal grani na scenach, będzie można wykorzystać to do ośmieszania reżimu, prawda? Ale w każdym razie nie to tu jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że jak pisze ten autor, Tony Judd, zresztą bardzo ważny historyk, zmarł niedawno, wybitny brytyjski historyk, cała jego historia powojenna, tutaj podaję ten tytuł, polecam państwu, jeśli ktoś lubi czytać o czasach najnowszych, to jest najbardziej taka szeroka, społeczna historia Europy po II wojnie światowej, napisana przez brytyjskiego intelektualistę. Otóż pisze dalej Judd, że pułkownicy mieli skłonność do autarkii. Co to jest autarkia? Jak to zdefiniować? Nic państwu nie mówi słowo autarkia? To jest dążenie do samowystarczalności państwa, tak? Prawda? Mieli skłonność do autarkii, czyli do zamknięcia się pełnego. Stali na takim przekonaniu, że pod względem gospodarczym, kulturalnym, zaopatrzenia wszystkich potrzeb społecznych, państwo greckie, gospodarka grecka jest samowystarczalna. Oznaczało to odcięcie się, prawda, od świata, a to oznaczało dalej, że zamarł handel międzynarodowy, prawda? To znaczyło, że zmniejszył się import. Niewydajni miejscowi fabrykanci wytwarzali produkty niskiej jakości i byli chronieni przed zagraniczną konkurencją. To taki był właśnie cel tego działania, przez wysokie cła odciąć się, prawda, od konkurencji zagranicznej, od importu. A to w końcu musiało doprowadzić do konfliktu reżimu z klasą średnią, której interesy zarówno jako konsumentów, jak i producentów w ciągu kilku lat stają się ważniejsze od ulgi, jaką przyniosło pozbycie się kłótliwych polityków. Czyli proszę państwa, okazuje się, że te
reżimy autorytarne, jak ten grecki, tak, bardzo często przez dążenia autarkiczne, tak, dążenia do wzmocnienia państwa, to skutkuje odcięciem się od zagranicy, to skutkuje brakiem konkurencji ekonomicznej i w końcu klasa średnia, ludzie wykształceni, tak, ludzie posiadający umiejętność operowania swoją wiedzą na rynku, w końcu rozstają się z takim reżimem, przestają mu udzielać poparcia. Widzą bowiem, prawda, że on nie przystaje do nowoczesnego, otwartego świata. Jako konsumenci nie potrafią zaakceptować tego reżimu, nie mają bowiem dostępu do luksusowych dóbr zagranicznych, a te krajowe, prawda, są nikłej jakości. I jakieś ewentualne korzyści z tego, prawda, że pułkownicy spowodowali pozbycie się kłótliwych polityków, tak? Czyli ta demokracja wcześniej skłócona jakoś zniknęła, powstał jakiś pozór ładu, prawda? Ta korzyść, która w pierwszej chwili mogła się wydawać korzyścią klasom średnim, po kilku latach niknie w obliczu tej polityki gospodarczej i tej polityki obyczajowej też, reżimu. Dlaczego o tym tyle mówię? Bo proszę Państwa, klasy średnie są ostoją demokracji. Ten fragment specjalnie wybrałem z olbrzymiego dzieła Giotta, bo on pokazuje, jak w Grecji do tego doszło, że w końcu ta środkowa część społeczeństwa odwróciła się od reżimu i w końcu on upadł. W 1974 roku, po 7 latach, pułkownicy zostali obaleni, przywrócono w Grecji demokrację. Klasy średnie są ostoją demokracji, dlatego że, proszę Państwa, mają już coś do stracenia. Prawda? Jeśli reżim jest niedemokratyczny, nieobliczalny, nieprzewidywalny, mogą stracić własne dochody, własne nieruchomości, prawda? Własne perspektywy rozwoju. A jednocześnie każdy z tych członków klas średnich jest zbyt słaby sam w sobie, aby próbować samemu w pojedynkę skorumpować kraj. Prawda? To mogą zrobić przedstawiciele klasy wyższej, tak? Ta wąska elita finansowa, która w każdym kraju kapitalistycznym istnieje. Tak, oni mogą i oni wcale nie są zainteresowani demokracją. Oni są zainteresowani oligarchią, czyli możliwością wpływu indywidualnego, wąskogrupowego na władzę. Tak samo przedstawiciele klas najniższych niekoniecznie są zainteresowani demokracją. Oni są zainteresowani właśnie demagogią, prawda? Oni są zainteresowani rewolucją, oni są zainteresowani przewrotem, tak? Prawda? A więc zarówno te klasy najniższe, jak te najwyższe, niekoniecznie są zwolennikami demokracji. Klasa średnia tak. Bo to są ludzie, którzy w demokracji dobrze funkcjonują, którzy są zbyt słabi w pojedynkę, żeby móc ten system skorumpować pojedynczo. W związku z tym chętnie godzą się na równość praw, równość głosu, prawda? Równość wpływu swojego. I tak właśnie w Grecji pułkownicy w końcu stracili władzę, ponieważ nie potrafili zaspokoić potrzeb klasy średniej. Tu jeszcze jeden taki fragment, który tym razem pochodzi z Wielkiej Brytanii. To jest Giotta z lat 70. też XX wieku. Jak Państwo wiecie, wtedy też pokazujący tą rolę klas średnich. Prawda? Klasy średnie były najbardziej zaniepokojone kwestią niemożności rządzenia narodem. Chodzi o to, że miał miejsce kryzys gospodarczy w latach 70., prawda? I nie bardzo sobie rządy umiały poradzić z tym, jak ponownie wprowadzić gospodarki zachodnioeuropejskie na ścieżkę wzrostu. To jest tutaj opisane, ale nie możemy tego w całości tutaj analizować. W każdym razie tu również to zaniepokojenie klas średnich właśnie tym, to niewydolnością państwa, tak, jest bardzo istotne. Ten kryzys był na tyle dotkliwy w latach 70., że na przykład w Wielkiej Brytanii mówiło się, choć krótko, o nieadekwatności instytucji demokratycznych wobec współczesnych kryzysów. W prasie pojawiały się spekulacje na temat korzyści, jakie płynęłyby z rządów ludzi bezstronnych z zewnątrz albo korporacyjnych koalicji niepolitycznych ekspertów. Czyli takich rządów, które by nie pochodziły z mechanizmu wyborczego, parlamentarnego, w Anglii jest system parlamentarno-gabinetowy, prawda? Tylko takich rządów, które byłyby powoływane na zasadzie klucza fachowców, kompetencji, przedstawicieli biznesu, prawda? Ale nie z woli większości, która
wygrawszy wybory, miałaby możliwość, tak jak to jest w systemach parlamentarno-gabinetowych, swój rząd wyłonić. Tak jak de Gaulle w maju 1968, kiedy w Paryżu wybuchła rewolta młodzieżowa, niektóre wpływowe postaci z brytyjskiej sceny politycznej uznały za rozsądne spotkanie się z dowódcami policji i wojska w celu upewnienia się co do poparcia z ich strony w razie wybuchu niepokojów społecznych. Prawda? Czyli to pokazuje, że nawet te najtwardsze demokracje potrafią się zachwiać, bo brytyjska no niewątpliwie należy, prawda, do tych, które są gdzieś na końcu skali stabilności w naszym mniemaniu, a jednak potrafią się zachwiać w przypadku kryzysu gospodarczego, w przypadku, kiedy państwo nie potrafi zaspokoić potrzeb także tych klas średnich. Prawda? Rodzą się niepokoje społeczne, wtedy tej elicie politycznej rodzą się pomysły na to, żeby zawiesić mechanizmy demokratyczne, prawda? Powoływać jakieś rządy korporacyjne, nieweryfikowane w wyborach, a nawet pomysły oparcia się na siłach bezpieczeństwa, prawda? Jako takiej gwarancji stabilności, aż do czasu, kiedy przyjdą, prawda? Przyjdzie prosperity, tak? Skończy się kryzys, wrócą lepsze czasy. Specjalnie tutaj Państwu wstawiłem, bo my w gruncie rzeczy jesteśmy na podobnym etapie współcześnie. Tak? To znaczy i w tych demokracjach zachodnich, w tej chwili bardzo zadłużonych, jak Państwo wiecie, i wobec kryzysu strefy euro i możliwości jej rozpadu, wszędzie, prawda, możemy rzeczywiście spodziewać się sporych niepokojów społecznych. Wcale nie jest powiedziane, czy współczesne elity polityczne brytyjskie czy francuskie też nie kontaktują się poufnie z dowódcami policji i wojska i nie pytają poufnie, co będzie, gdy ludzie ponownie wyjdą na ulicę. A więc tutaj taki obraz tych gospodarczo-społecznych perturbacji nowoczesnego kapitalizmu, który może stabilność demokracji podważać. Teraz już skupiamy się na samych mechanizmach, czyli pozostawiamy te przykłady, różnego rodzaju przykłady historyczne, starsze i nowsze, a także zasady antycznej, liberalnej demokracji. Zajmujemy się, proszę Państwa, właśnie zagrożeniami, patologiami współczesnej demokracji. Tu znów sięgając do tego Krzysztofa Pomiana, krótki opis tego, jak funkcjonują media demokracji. Zadaję pytanie o dwa zagrożenia, jakie zdaniem Pomiana media wytwarzają dla współczesnych demokracji. On to pisał w latach 80., 30 lat temu mniej więcej. Wydaje się to jednak strasznie trafne. Proszę zwrócić uwagę na następujące sformułowania. Że media interweniują również w sposób autonomiczny i sobie tylko właściwie życie publiczne, zastępują idee przez obrazy, siły społeczne przez twarze, a konflikty tendencji przez rywalizację osób. Czyniąc to, zmuszają polityków, by stawali się aktorami, by upraszczali do skrajności język, jakiego używają, i ograniczają ilość podejmowanych zagadnień, wszystko po to, by zostać dobrze zrozumianym przez opinię publiczną. Bardzo często zatem rząd oceniany jest nie na podstawie swych zasadniczych decyzji angażujących przyszłość kraju, lecz na podstawie spektakularnych posunięć, trafnych powiedzonek, słowem na podstawie prezencji swych ministrów. Ma na takie upraszczanie świata do dwóch przeciwstawnych poglądów, ustawianie polityków na ringu, zmuszanie ich do gry, prawda, i do upraszczania wszystkiego, aby utrzymać popularność, aby pozostać jakoś rozumianym, tak, w świecie ostrej debaty. Media tą przestrzeń debaty organizują, żywią się konfliktem w tej debacie, prawda? Przyciągają dzięki temu opinie, rywalizują z innymi mediami. A więc ten mechanizm, który gubi niuanse, gubi rzeczywisty obraz rzeczywistości, upraszczając go do dwóch biegunów, prawda? Ten mechanizm medialny został tu uchwycony. Z drugiej strony, proszę zobaczyć, on powiada, że media zabierają też politykom mnóstwo czasu. Oni ciągle muszą do nich chodzić, prawda? I muszą ciągle dbać o utrzymanie pewnej popularności w mediach. W związku z tym, jeśli zdamy sobie sprawę, że czas polityków, zwłaszcza tych, którzy naprawdę rządzą, i tak już jest wypełniony ponad wszelką miarę, to wolno przypuszczać, że czas poświęcany komunikacji przez media ujmować muszą przygotowaniom decyzji, pozornie mniej ważnych, które siłą rzeczy zleca się rozmaitym doradcom.
Ci zaś, dysponując znaczną swobodą, nie są wszakże odpowiedzialni przed opinią publiczną. Prawda? Czyli to bycie politykiem, bycie aktorem przez polityka zabiera tyle czasu, że w istocie on zdaje się na kogoś innego, kto za niego przygotowuje decyzje, opracowuje raporty, projekty ustaw, a ten ktoś, komu on to przekazał, nie odpowiada przed opinią publiczną, nie został przez nią wybrany, nie bywa w tych mediach, nie zabiega o poparcie. Prawda? To jest mechanizm, który powoduje, że władza się tak profesjonalizuje, jeśli chodzi o doradców, prawda? Ale społeczeństwo nie ma nad rzeczywistymi decydentami w zapleczu tych polityków, których widzimy na ekranach, kontroli. Więc to jest ten obraz mediów raczej krytyczny, prawda? Ale oczywiście, jak Państwo wiecie, media bywają, w ogóle są niezbędne w demokracji, tak? Prawda? Są niezbędne w demokracji, a bywają także takimi, które ratują demokrację przez ujawnianie skandali, przez ujawnianie korupcji, prawda, i tak dalej. Tu jeszcze jeden opis, żeby Państwu pokazać, tak jakoś dzisiaj się skupiłem na Wielkiej Brytanii obok tej Grecji, żeby Państwu pokazać, że nawet te najbardziej takie właśnie stabilne demokracje jak brytyjska, które no, stanowią za nas symbol wolności mediów, prawda, wolności słowa i tak dalej, nie są wolne jednak od pewnych mechanizmów, które wcześniej zostały przez Pomiana opisane. Przeczytajcie ten fragment, może pamiętacie nawet tą sprawę. Jest ona bowiem z lata bieżącego roku. Tak, no negatywnym bohaterem tej afery jest Rupert Murdoch, australijski magnat medialny, który ma mniej niż 50%, tak? Ale jednak duże 30-40% tego rzędu, tak? Udziału w brytyjskim rynku tabloidów, brytyjskich telewizjach popularnych. Ma także słynną Fox News, amerykańską, tą bardzo popularną telewizję. Państwo się na pewno stykacie z nią, prawda, w Ameryce. Także też spory udział i spory wpływ na amerykańską opinię publiczną. Mamy tutaj więc do czynienia z takim, prawda, potęgą tego biznesu medialnego, który w warunkach wolności kapitałowej, prawda, no, skupuje różne media popularne w krajach anglojęzycznych. No i co się okazało, że jedna z tych takich właśnie tabloidowych takich, prawda, gazet w Wielkiej Brytanii, News of the World, należąca do koncernu Murdocha, jej dziennikarze oczywiście tajnie włamywali się do skrzynek pocztowych, telefonów ważnych osób, do jakiejś tam korespondencji e-mailowej, prawda, za wiedzą policji, przy skorumpowaniu policji. Po co? Po to, żeby mieć sensację, prawda, bo to były przeróżne postacie, tak, były podsłuchiwane i przeróżne, czasem z bardzo wysokiego poziomu, nawet rodziny królewskiej w Wielkiej Brytanii, czasem to byli rodzice jakiegoś dziecka, którego nie pamiętam, doznał jakiegoś nieszczęścia i opinia publiczna skoncentrowała się na tej sprawie jako interesującej po prostu, tak? I śledzono, o czym oni rozmawiają, podsłuchiwano, prawda, jakieś ukryte sprawy rodzinne, żeby mieć po prostu newsy, tak? A do tego trzeba było przykupić no, służby ochrony, prawda, porządku prawnego. No i Cameron, który, jak się okazuje, zatrudniał, prawda, byłego redaktora tej gazety, tak mocno skompromitowanej, kiedy wyszło na jaw, jako swego specja medialnego od wizerunku, prawda, bardzo długi czas. No wprawdzie zwolnił go wcześniej niż ta afera wybuchła, ale osad pozostaje, prawda, bo wygląda na to, że rządząca partia konserwatywna no, tak bardzo liczyła się z tymi tabloidami, z imperium Murdocha, prawda, dobrze, Murdocha, że aż no, właśnie zatrudniała postacie tego koncernu w stanowiskach rządowych, a sam Cameron spotykał się z przedstawicielami koncernu, w tym synem Ruperta, Jamesem, wielokrotnie, prawda? Czyli istnieje ewidentne podejrzenie o to, że właśnie ta medialność polityków, prawda, tutaj zabiera im mnóstwo czasu i jeszcze do tego wiąże się z uprzywilejowaniem jakiegoś jednego medium, prawda? Właśnie dlatego, że ono jest popularne, że ono tak bardzo kształtuje opinię przez premiera.
Także tutaj Państwu polecam sprawdzić, jaki jest udział koncernu Murdocha w tych poszczególnych krajach, prawda? To można łatwo zobaczyć w internecie. No i chwila refleksji nad tym, prawda, jaką rolę nawet w tak stabilnych demokracjach mogą media odgrywać. Dalej o korupcji, prawda? Następne zagrożenie, następna patologia. Przy obok tego negatywnego oddziaływania mediów, jeszcze raz podkreślę, media są konieczne, prawda? Są niezbędne, są czwartą władzą. Tu się może Państwa zapytam, najwybitniejszy przykład w historii dziennikarstwa, kiedy czwarta władza odgrywa pozytywną rolę dla demokracji, to jest jaki? Afera Watergate, prawda? Jest w każdym podręczniku, tak? Więc oczywiście o tym nie mówię, bo to oczywiste. W Polsce też mamy przykłady, tak? Afera Rywina zaczyna się, prawda, od prasy, tak? Najbardziej znana pewnie z afer trzeciej RP, tak? Czy internet też powinien zajrzeć? Czy co? Czy media społeczne, czy internet też? No, tak. No też już tak, też już teraz powoli, prawda? W związku z rosnącą rolą jak najbardziej można do tego zaliczać. Natomiast no, druga kwestia to jest korupcja, prawda? Tutaj w tym z kolei fragmencie stawiana jest teza w tym ostatnim akapicie, prawda, że korupcja nie jest do końca likwidowalna, tak? Że jest takim właśnie schorzeniem, prawda, nie całkiem wyleczalnym. W żadnym systemie politycznym, w żadnym reżimie politycznym nie możemy jej całkiem wykorzenić, ale jednak w demokracjach no, są wszelkie szanse, aby była jak najmniejsza, czy względnie mniejsza niż w innych systemach, prawda? Z jednej strony to jest także kwestia wynagradzania urzędników, owszem, prawda, i merytorycznych ocen urzędników. Z drugiej strony to jest kwestia rozdziału władzy, przejrzystości procedur i kontroli ich stosowania. Aczkolwiek w demokracji oczywiście te standardy są bardziej spełnione niż w innych reżimach politycznych, aczkolwiek z drugiej strony demokracja sprzyja ograniczeniu korupcji, chociaż stwarza też nowe okazje do nadużyć, na przykład przy finansowaniu wyborów. Prawda? Więc nie ma idealnego reżimu politycznego, który by to zjawisko mógł wyeliminować. Tu z kolei inna interesująca myśl jest w tym akapicie, też zwracam uwagę, że demokracja, że korupcja, przepraszam, wiąże się mocno z poziomem zamożności, poziomem rozwoju gospodarczego. Coś w tym jest, prawda? Ogólna zasada, im kraj biedniejszy, tym bardziej podatny na korupcję działa, ale jednak okazuje się, że są kraje całkiem bogate, w których korupcja nie maleje, prawda? Czyli okazuje się, że jednak są również źródła kulturowe korupcji. Przykład Korei Południowej czy Włoch, oj tak, czy Grecji. Tu niewymienionej, tak? Krajów, które przeszły w ostatnich kilkudziesięciu latach, prawda, do kategorii najwyżej rozwiniętych, najzamożniejszych na świecie, a jednak pewne kulturowe uwarunkowania, długo by o tym mówić, ale są tego rodzaju, że korupcja w nich nadal na dość dużą skalę pozostaje. Polska też jest krajem, których, jak się wydaje, pod względem kulturowym ma poważne dane, tak? Mieć wysoki poziom korupcji, choć trzeba też powiedzieć, że z całą pewnością jest to zjawisko w ostatniej dekadzie malejące, ale jak bardzo malejące, nie sposób do końca powiedzieć. Jak Państwo wiecie, to można tylko szacować, tego się policzyć w sposób w pełni wiarygodny nie da. No tutaj sugeruję, prawda, właśnie, żeby odpowiadać pytaniu 18, aferą Watergate, czy aferą Rywina w Polsce, czy no jeszcze jakimiś innymi przypadkami na pytanie o to, jak w tym przypadku media mogą się demokracji zasłużyć. Prawda? Więc to jest taka refleksja. A tu następny termin rzadko stosowany i trudniejszy, kartelizacja życia politycznego jako kolejny typ zagrożenia. No proszę rzucić okiem na to, co tutaj nam powiedział prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz przed wyborami parlamentarnymi w Polsce, najbardziej popularny prezydent miasta w tym kraju. Wygrał trzecie z rzędu wybory samorządowe w 2010. Wraz z innymi prezydentami też ważnych miast, choć akurat nie Warszawy, założyli, prawda, własną taką listę
senatorów w wyborach, prawda, parlamentarnych, senatorów powiązanych z samorządem. Właśnie jako lista niepartyjna, jako lista obywatelskich kandydatów, obywatelski senat, a nie partyjny senat, taki był cel, tak, tego przedsięwzięcia. Tak a propos, czy Państwo wiecie, czy to się, ten pomysł się udał? To znaczy weszli przedstawiciele popierani przez ten komitet, jeden czy dwóch, tak? Jeden czy dwóch, także właściwie się zupełnie nie udał, można śmiało powiedzieć, choć byli tam całkiem poważni ludzie na tych listach, całkiem znani, właśnie tacy gdzieś pogranicza polityki, czy nawet w ogóle spoza niej, ale znani, niestety nie przebili się. To prawo Platforma PiS, kto kogo, prawda, przeważyło, prawda, w decyzjach wyborców, tak, i w olbrzymiej większości okręgów, a jak macie Państwo, mamy od tego roku jedno mandatowe okręgi do Senatu, po raz pierwszy mieliśmy, tak, jedno mandatowe okręgi do Senatu, a więc w 100 w sumie okręgach, w 98 czy 9 przeważyła logika partyjna, prawda, Platforma PiS, ewentualnie PSL, chyba jeden senator SLD, Cimoszewicz, nie jestem pewien, ale w każdym razie wyłącznie prawie partyjni. Ale o co chodzi? Otóż on używa terminu sprzeciwiamy się kartelizacji życia politycznego w Polsce. Co to znaczy? Czym jest ta kartelizacja? No takim, można powiedzieć, zmonopolizowaniem życia politycznego przez kilka partii, prawda? Z takim świadomym dążeniem do tego, żeby następnych nie dopuścić, prawda, czyli żeby zamknąć się w pewnym gronie. Oczywiście skądinąd te partie ze sobą mocno rywalizują, a te dwie główne, to czasem wydaje nam się, że wręcz nienawidzą wzajemnie, a jednak one, sugeruje Dutkiewicz, nie bez racji, mają wspólny interes w tym, żeby się podtrzymywać, prawda, i żeby w tym zamkniętym klubie, który ograniczał się w poprzednim Sejmie, to jeszcze było poprzednim, prawda, do czterech tylko partii parlamentarny, żeby kartel ograniczać do nich czterech. No jak się okazało, jednak Janusz Palikot to przebił, prawda? I czy wszedł do kartelu na stałe, jeszcze nie wiemy, prawda? Czy ten jego ruch bardziej właśnie przekształci się w partię i utrzyma tą pozycję, czy zjednoczy z SLD, powstanie szersza lewica, nie wiemy, prawda? Ale w każdym razie okazało się, że ktoś przebił kartel partii politycznych w Polsce. Nie byli to przedstawiciele tej zacnej, jak mi się wydawało, inicjatywy. Zrobił to, prawda, dzięki temu, że umiał znaleźć odpowiedni język z pewną grupą wyborców, zwłaszcza młodszych, prawda, przedsiębiorca z Biłgoraja. Trochę jestem złośliwy, ale z drugiej strony z całym szacunkiem dla umiejętności politycznych, prawda, jego. No, w każdym razie ta kartelizacja ma miejsce. Tym się zajmiemy za tydzień, bo będziemy o partiach samych mówić, wyłącznie o partiach. Jak kartelizacja powstaje, tak? Jakie mechanizmy ją podtrzymują, ale to też jest w każdym razie jedno z zagrożeń demokracji współczesnej, bo może dojść do sytuacji, że znaczna część opinii publicznej jest niereprezentowana po prostu w parlamencie, prawda? I rezygnuje z aktywności wyborczej, bo widzi, że się nie przebija ze swoim głosem, nie chodzi na następne wybory, frekwencja jeszcze bardziej spada, prawda? I w związku z tym rośnie obojętność obywateli w stosunku do sfery publicznej. Ostatnia kwestia z tych zagrożeń, atomizacja społeczna. Tu fragment rozmowy z Sławomirem Sierakowskim. Kto jeszcze nie wie, kim jest Sławomir Sierakowski, ten niech szybko uzupełni swoje braki. Prawda? Jest to bowiem niewątpliwie intelektualna gwiazda lewicy w Polsce. Krytyka polityczna, której lokal wprawdzie miasto właśnie wymówiło na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Nowym Światem. Czy z Krakowskim Przedmieściem, przepraszam, ale pewnie sobie jakiś inny lokal znajdzie. Rozmowa z Sierakowskim to może bardziej jako socjologiem nawet, tak, niż jako właśnie takim myślicielem politycznym. Co on powiada? No on powiada, że mamy do czynienia z drastycznymi skutkami indywidualizacji i urunkowienia kolejnych sfer życia człowieka. Wskutek czego zanikają więzi społeczne, zamieniamy się w cząstki elementarne, jak w powieściach Houellebecqa. To z jednej strony, bo w świecie społecznym nie ma już wspólnego mianownika, dzięki któremu ludzie mogliby się wzajemnie przekonywać. Budować coś wspólnie. Społeczeństwo nie jest właśnie już społeczeństwem, jest agregatem jednostek, prawda?
To jest ta postępująca atomizacja społeczna. Ale też jest drugi tutaj mechanizm w tej drugiej części tej wypowiedzi. Twierdzi on bowiem, że tu idzie o w ogóle kraje demokratyczne, nie tylko o Polskę. Wobec braku wspólnego mianownika, czy byłby on religijny, czy świecki, prawda, ale nie ma już takiego wspólnego punktu odniesienia w społeczeństwie, pewnego zbioru wartości, w który by wszyscy wierzyli. Dochodzi do sytuacji, w której wiedza zdobywana w procesie kształcenia jest przez ludzi wykorzystywana do tego, żeby się samodzielnie adaptować do zastanej sytuacji. To jest taki paradoks. Oto mianowicie ludzie są coraz bardziej wykształceni, ale coraz więcej rozumieją ze świata, tak? Z jego mechanizmów, z tendencji współczesnych, ale to ich jeszcze bardziej indywidualizuje i jeszcze bardziej postanawiają zaadaptować się w pojedynkę do tej rzeczywistości. To jest antyspołeczne. To nie odbudowuje więzi. Prawda? To są te głębokie przyczyny, że i rosną nierówności społeczne, i maleje kapitał społeczny, i słabnie wspólnota, w konsekwencji słabnie demokracja. Bo nie ma poczucia wspólnoty, prawda, wspólnych wartości. Polecam Państwu ten wywiad. Można go tu w całości znaleźć. Prawda, charakterystycznym językiem, żeby ludzie przestali tę marność łykać. Sierakowski łączy rzeczywiście głęboko intelektualne teksty z popularnym językiem młodzieżowym w sposób bardzo komunikatywny. Warto czytać naprawdę. Też on dużo mówił o kartelizacji przed wyborami. Sierakowski trochę się pomylił, bo Palikot właśnie przebił tą kartelizację. Prawda? Nikt się nie spodziewał tego, że on to potrafi zrobić. Że ktokolwiek potrafi, prawda? Wszyscy myśleli, czy o Polska jest najważniejsza, prawda? O takich ugrupowaniach, że one mają jakiś szans. Tu nagle, prawda, jak kula śniegowa, ta inicjatywa Palikota okazała się być naruszająca dla kartelu. No ale w każdym razie to nie znaczy jednak, że może się to skończyć tak, że on też przystąpi do tych warunków gry, tak? Czyli wciągnie się do tej grupy uprzywilejowanych i też będzie, tak jak i ona, zabiegał o to, aby następni nie przełamali tego poziomu, prawda, uczestnictwa w parlamentarnej polityce. Trudno powiedzieć na razie. Teraz o typologii właśnie. Dochodzimy bowiem do tego, co tam w tym pierwszym temacie eseju, jak pamiętacie, może było powiedziane, polska demokracja skonsolidowana czy elektoralna. Tu taki fragment z typologii. Okazuje się bowiem, że można aż 5 przypadków wyróżnić na skali, 5 typów, tak, reżimu politycznego na skali od pełnej demokracji do pełnego autorytaryzmu. Totalitaryzm jest jeszcze dalej, a tym się nie zajmujemy, bo jest to w współczesnym świecie, no może poza rodziną Kimów, prawda, i komunistyczną monarchią, rzecz już nieaktualna. Totalitaryzm, co nie znaczy, że nie może wrócić, ale w tej chwili poza Koreą trudno byłoby się upierać, że którykolwiek kraj jest totalitarny na świecie. Natomiast tutaj mamy 5 na tym typów, na tym kontinuum od pełnej demokracji do pełnego autorytaryzmu. A więc demokracja skonsolidowana. Demokracja skonsolidowana, pełna albo liberalna. Następnie demokracja nieskonsolidowana, czyli elektoralna. Pomiędzy tymi dwoma a autorytaryzmem znajduje się szara strefa. Demokracje delegatywne, stanowiące zaprzeczenie demokracji przedstawicielskich. W dalszym ciągu kontinuum wyróżniamy autorytaryzm nieskonsolidowany i autorytaryzm pełny skonsolidowany. Prawda? 5 pozycji. I dalej jest opisana demokracja skonsolidowana, czym jest. Wysoki stopień spójności między wartościami, strukturami i zachowaniami politycznymi. Demokracje elastyczne, zdolność przezwyciężenia sytuacji kryzysowych. Fundamentem są prawa człowieka i obywatela, które nie mogą być naruszane. Żadnej grupie nie odmawia się prawa do ekspresji jej interesów w tych demokracjach. Są partycypacyjnymi, tak? Czyli demokracjami udziału w najszerszym tego słowa znaczeniu. Oczywiście musi być silne społeczeństwo obywatelskie, żeby demokracja była skonsolidowana. W tym akapicie jest jej pełny opis. A w następnym, też z tego źródła, mamy do czynienia z opisem
demokracji tej elektoralnej, tej nieskonsolidowanej oraz właśnie opisem tej szarej strefy, czyli tego, co jest w środku pomiędzy demokracjami a autorytaryzmami, tego, co on nazwał demokracjami delegatywnymi czy systemami delegatywnymi. Te demokracje elektoralne to demokracje, w których jest mnogość i intensywność konfliktów politycznych, które podważają stabilność państwa, same zasady demokracji. Występuje tendencja do koncentracji władzy w rękach jednostki, zwykle prezydenta. Mnożą się akty korupcji politycznej. Partie polityczne nie znają kompromisów, przetargów, wzajemności czy konieczności samoograniczania się, ale realizują wizje popierane przez większość. Miernikiem dojrzałości demokracji elektoralnych jest ranga władz samorządowych. Oczywiście czym mniejsza jest ranga władz samorządowych, tym one są bardziej elektoralne, a mniej skonsolidowane. Innym wyróżnikiem są interakcje międzynarodowe. Stopień współżycia bądź wyizolowania z najbliższego środowiska. To znaczy innymi słowy, jeżeli państwo, władze reagują w sposób konfliktowy, tak, na wyzwania międzynarodowe, to bardziej charakteryzuje te demokracje elektoralne. A te skonsolidowane starają się skutecznie utrzymywać stosunki niekonfliktowe, tak, z otoczeniem międzynarodowym. Proszę się przyjrzeć tej charakterystyce demokracji elektoralnej, bo proszę Państwa, one w dużym stopniu przypominają te antyczne właśnie. Tak? Te antyczne, to znaczy tam jest taka sytuacja, że rzeczywiście wybiera się kogoś, są wybory, stąd nazwa elektoralna, prawda? Są wybory, ale wybiera się jedną jednostkę i się jej zawierza. Prawda? Z reguły to jest jakiś prezydent, powierza mu się całą nadzieję na poprawę losu przez wyborców. Prawda? On ma dużą władzę i on się niespecjalnie liczy ani z prawem, ani z Trybunałem Konstytucyjnym, czyli strażnikiem prawa. Czyli to są takie demokracje, w których jeżeli większość, tak, wybierze swojego ulubieńca, prawda, to oddaje mu jak najwięcej władzy, nie zważając na to, że demokracja stabilna w długiej perspektywie to demokracja, w której są ciągłe kompromisy, przetargi, negocjacje, prawda? Zawsze są różnorodne interesy, z mniejszościami się trzeba liczyć, trzeba dbać o pewną kulturę polityczną, relacji, umiejętności negocjowania itd. No i to fundamentalne pytanie dla tego tematu. Czy polska współczesna demokracja może być zaliczana do skonsolidowanych? Rozważ to pod trzema takimi kątami. Czy polska demokracja potrafi przezwyciężać sytuacje kryzysowe? Czy w Polsce żadnej grupie nie odmienia się prawa do ekspresji interesów? To oczywiście z tej części tekstu. Czy partie polityczne w swojej działalności uwzględniają konieczność samoograniczania się? Warto się na tym zastanowić, proszę Państwa, także pod kątem poszczególnych partii w Polsce, Platformy, PiS-u. No. Jaką jest ta polska demokracja? Czy ona przezwycięża sytuacje kryzysowe? Czy nikomu nie odmawia się ekspresji swoich interesów? Czy uczestnicy tej demokracji, partie, biorą pod uwagę konieczność samoograniczania się? Czy też jak biorą władzę, to chcą od razu całości tej władzy? Dążą do zniszczenia przeciwnika, do wyeliminowania go, prawda? To są pytania fundamentalne dla tego tematu. I tą właśnie elektoralną można sobie z tą, na poprzedniej stronie, z tą skonsolidowaną porównać. Oczywiście przez skonsolidowane rozumie się no, te najstarsze zachodnie, prawda? Demokracje starej Unii, powiedzmy, amerykańską też, tak? Jaką skonsolidowaną. Polska to jest znak zapytania. Naprawdę nie umiem Państwu odpowiedzieć na to pytanie. Mogę tylko komuś, kto by chciał napisać ten esej w przyszłości, a taka możliwość będzie akurat, podpowiedzieć, że fakt pierwszy taki w trzeciej RP, że ta sama partia wygrała wybory dużą przewagą i rządzi, i ten sam premier utrzymał się u władzy, niewątpliwie oddziałuje na rzecz tezy o postępującej konsolidacji tej demokracji. Ale czy to jest wystarczająca przesłanka, żeby ją już tak zakwalifikować, prawda? Biorąc pod uwagę właśnie brytyjski, francuski czy jakiś amerykański model? Pytanie jest otwarte.
Natomiast te systemy delegatywne, prawda, czyli taka szara strefa między demokracjami a autorytaryzmem, no to są takie systemy, w których sytuacja się zmienia, tylko nie wiadomo jeszcze, w którą stronę się w końcu zmieni. Tak? Czy one się w końcu staną otwartymi autorytaryzmami, czy jednak ewoluują w stronę demokracji. W gruncie rzeczy sytuacja w Rosji jest właśnie takim obrazem tutaj, przykładem, tak? Takiego właśnie systemu delegatywnego. Ale nie tylko w Rosji, o czym właśnie w następnych punktach, bo żeby Państwo już przestali spać i przestali się tutaj prawda, rozważać przypadki nocy poprzedniej, to kilka zdjęć. Teraz, żeby pozgadywać, z jakiego to kraju. Tu dwa państwa, to są oczywiście zdjęcia z krajów niedemokratycznych, takich, które albo są właśnie demokracją delegatywną, czyli tą szarą strefą między, albo autorytaryzmem nieskonsolidowanym, albo skonsolidowanym, albo nawet totalitaryzmem. Prawda? Dwa państwa z Azji. To zdjęcie skąd może być? No może być z Chin, owszem, albo... Z Korei Północnej, tak. Mhm. Jedno z dwojga, rzeczywiście, prawda? Z jakiegoś komunistycznego kraju, prawda? Tutaj niedemokratycznego. To jest zdjęcie konkretnie po śmierci Kim Il-sena. W związku z tym, że jak Państwo wiecie, Kim Jong-il umarł, prawda? Prasa przypomniała, jak to było w 1994, kiedy umarł jego ojciec Kim Il-sen. To jest jego pomnik i ci niedokładnie widoczni Koreańczycy, którzy w takim pochyleniu, prawda, wobec tego pomnika. No, przeżywają tą żałobę. Prawda? Natomiast to, może ktoś z Państwa kojarzy tę postać, to jest laureatka Nagrody Nobla Pokojowej. Aung San Suu Kyi. Tak, Aung San Suu Kyi, tak, tak to się mówi, to jest Birma. To jest kraj, który był ewidentnie autorytarnym, to nawet takim autorytaryzmem skonsolidowanym, ale od ostatniego roku przesuwał się w stronę tych demokracji delegatywnych, czyli zrobił jakieś wybory, jeszcze nie w pełni wolne, ale zatrzymuje się gdzieś w połowie drogi, nie bardzo wiadomo, w którą stronę pójdzie. Aung San to jest liderka opozycji, więziona przez prawie dwie dekady. Nagroda Nobla chyba z 92 czy 1 roku, sprzed 20 lat. Ale ona właśnie została uwolniona, przywrócono jej możliwość działania politycznego w tym roku, który właśnie zakończyliśmy w Birmie. Także reżim wojskowy się tutaj zmienia. To dwa państwa latynoskie. Tego pana państwo znają? Hugo Chavez. Hugo Chavez. Mhm. Tylko, że Hugo Chavez przeszedł właśnie terapię onkologiczną. Dlatego jest taki łysy tutaj. Chyba skuteczną, więc uratowano go. To jest Cristina Kirchner, prezydent Argentyny. Ten kraj spełnia kryteria demokracji, choć bardziej elektoralnej niż skonsolidowanej Argentyna. Jak większość latynoskich, tak? Większość krajów latynoskich to są demokracje elektoralne. Niektóre z nich może nawet z elementami konsolidacji już, nie? Ale nie wszystkie. Na przykład właśnie Wenezuela Chaveza. No to jest znowu sytuacja tego systemu delegatywnego. Nie wiadomo, czy w stronę autorytaryzmu, tak? Czy w stronę demokracji. Taki miszmasz, połączenie elementów wyborczych, referendalnych z władzą jednostki, rządzi już bowiem 13 lat i wszystko na to wskazuje, że będzie również w przyszłości reelektowany, prawda, Chavez. No, Kirchner warto kojarzyć, to jest w tej chwili, choć tu nie chodzi o kraj niedemokratyczny.